Cześć, oto nagranie świetnego meczyku na mapie Mozdok, tryb dominacja. Początek meczu jak zwykle łapie pułap. O dziwo, tym razem dolosowało mi naprawdę kumatych gości do drużyny. Na początku meczu im powiedziałem, że muszą te czołgi, co na nasze lotnisko nadjeżdżają, jak najszybciej rozwalić. I ku mojemu zdziwieniu to zrobili. Rozglądanie się w sytuacji, czy ktoś tam się pcha na pułap. Ale widzę, że jednak nie. Przeciwnicy postanowili swoje lotnisko złapać i porozwalać nasze czołgi. Jedynie tych dwóch tutaj się tak odseparowało i będą stanowili dobry cel do ataku. Ale który to już, to się jeszcze zobaczy. No, chyba się sytuacja wyjaśniła, kto. Teraz pytanie, czy zdążę przed swoimi chłopakami z drużyny. No, zdążę. Jest pierwszy frag w tym meczu. Po udanym ataku Muenzum odzyskuje pułap i patrzę, kto tu następny by się nadstawił do zestrzelenia. Janosik sobie poradził, widzę, z bombowcem. A20 też zostało spizgane. No to do góry i zerknięcie do tyłu, żeby ocenić sytuację. A sytuacja jest taka, że trochę ich tam nadlatuje. Największe zagrożenie to z przodu ten Raiden. Ale Raiden na szczęście, widzę, schodzi w dół i ma adoratora w postaci BFA 110. Dlatego też zajmuje się innymi celami. Strzegam Ki-44 dość blisko i próbujące chyba podchodzić do lądowania A-20, ale A-20 zostało zniszczone. Dlatego schodzę na dwóch pozostałych, patrząc, które się wystawi. I jest to Dornier 17. Po ataku zawracam w stronę bezpieczną, to znaczy nie w stronę spawna przeciwnika. No i uciekam. I dobrze robię, bo już się okazało, że tu się przypałętało zero, ale zero chce rozwalić kogoś siedzącego na pasie. A takie mendy, a nie, to nie zero, tylko Raiden. W każdym razie takie mendy to ja organicznie wprost nienawidzę. I jak tylko mam okazję, to ich niszczę. I Melman mnie ustawia w pozycji do ataku na G4M1. No i po chwili go pizga. Przechodzę splitpensem, żeby nabrać energii i się upozycjonować do ataku na kogoś. Nadstawił się P51, no to on dostał. Mam energię i wektor ruchu taki, że mogę przy okazji przechwycić TBF-a, dlatego też się powoli do tego przymierzam. Ale to mi niestety nie wyszło, a i Melman powoduje, że mogę zaatakować peszkę. Straciłem trochę pułapu energii, dlatego powoli
go odzyskiwałem, dopóki nie dostrzegłem okazji do zaatakowania BF-a. Prawda, BF wyjątkowo kuloodporny. Ale w końcu coś tam dostał. Dość dużo, żeby spaść. No i teraz pytanie, czy się uda A36, czy się nie uda. No udało się. Miło z jego strony. Czekam na moment, aż Spitfire zawróci albo zostanie zniszczony po to, aby samemu zrobić nawrót i włączyć się do walki. I robię to w dobrym momencie, żeby ocalić ogon Janosikowi. Przybliżam widok, żeby dokładnie określić wektor ruchu Thunderbolta. No i odpowiedni kąt podejścia skutkuje fragiem. Nie cisnąłem za bardzo na tego bombowca, bo prawdopodobnie zderzyłbym się z którymś ze swoich chłopaków. Jest chwila spokoju, to stracony pułap odrabia. Tu tak a propos jeszcze chłopaków z mojej drużyny. Fajnie, że cały czas latali i bronili tego lotniska. A nie latali na samobójcze szarże pod spawna przeciwnika, tylko się tu trzymali ze sobą i sukcesywnie pizgaliśmy wszystkich przeciwników, którzy przylatywali. Tak jak na przykład to Zero. Ocena sytuacji. No, chwila spokoju. Trochę bombowców się zbliża, dlatego łapię pułap, żeby ewentualnie je zaatakować. Ale BF F2 się nadstawia do ataku, dlatego postanawiam pójść na niego. I po raz kolejny ratuję Janosika z opresji. Postanawiam dobić tego P-47, bo coś za bardzo sobie dokazywał mimo podpalenia, ale jednak okazuje się, że nie będzie to konieczne. Przypamiętało się, widzę Zero, która oczywiście próbuje czołówki, ale nie daje mu takiej okazji. Odpowiednio manewrując, unikam trafienia i przy okazji powoduje, że Zero fiksuje się na mnie. Ale w międzyczasie dostrzegam okazję do zaatakowania P-400, które zresztą miało ochotę na Janosika. Niestety tym razem już nie zdołałem go ocalić,
ale po którymś tam spotkaniu mówił, że silnik miał już na czarno i ledwo leciał, więc nie mógł uniknąć ataku kobry. Coś zaczęło do mnie strzelać, usłyszałem. Zaczęły we mnie pociski wlatywać, lekko draskając, dlatego zrobiłem snap rolla i dzięki temu korsarz mnie nie spizgał, tylko przestrzelił. Ten sam manewr spowodował, że nie dałem się zestrzelić B-Fighterowi. Tam widzę pod naszym spawnem BF-109 ma problem z innym BF-109, dlatego się zastanawiałem, czy tam nie podlecieć mu, nie pomóc. Ale jednak byli trochę za wysoko, a tutaj blisko podleciał Thunderbolt. Teraz jak się pojawił Janosiek, to mu powiedziałem, żeby on tam leciał do chłopaków i się wmieszał w tą awanturę, a ja też lecę pomóc w razie, jakby się sytuacja rozwinęła nie po naszej myśli. Co jak widzicie się dzieje, bo Janosik został zaatakowany. No ale cóż, co prawda przeciwnik nie został spizgany, jednak sytuacja została opanowana, przestał się tu ponoszyć koło naszego spawna, dostał ode mnie krytyka i uciekł na niski pułap, przestając stanowić jakieś poważniejsze zagrożenie. Akcja przeniosła się teraz nad lotnisko przeciwników, dlatego z Janosikiem sobie tam nadlatujemy, czyhając na okazję, kogoż by tu zaatakować. Ślicznie na pasie siedzi jak 9. Dlatego postanawiam wziąć słodką zemstę za te wszystkie czasy, kiedy to mnie bezbronnego dorwano i go pizgam. Jednocześnie w przelocie zdążyłem upolować K-45, zaliczając triple strike'a. W tym momencie zauważyłem, że coś próbuje mnie atakować. Dlatego się zaczynam chineryką i wywijać przed wrogim P-51. A tu niestety brakło mi już amunicji i nie mogłem sprawy sfinalizować. Tych dwóch przeciwników widzę jest mocno zaabsorbowanych. Dlatego mogę spokojnie podejść i spróbować zaatakować. Sprawdzam, czy na lotnisku nie stoją czołgi przeciwników. Robię to w ten sposób, że sylwetką zasłaniam lotnisko. Wtedy czołgi widzę jako malutkie czerwone prostokąciki.
patrzę, jak tam sytuacja. Ki 45 leci na trzech naszych, właściwie na czterech, a, no to, a tu jest natomiast walka trzech na trzech, taka póki co w miarę wyrównana. Dlatego decyduję się polecieć i pomóc tej grupce. Pytanie, kto się wystawił? Wystawił się Thunderbolt, który dostał kryta, a któryś z naszych go wykańcza. Teraz pytanie, czy łapięć chce na czołówkę, czy nie? No jednak nie chce. Znaczy, chce, ale nie ze mną. Robię hajojo, żeby pozostać na ogonie. No i dzięki temu mogę łapięć się fan spizgać. A widać, mrygają teraz te czołgi na lotnisku, dlatego jeszcze nasi nie złapali. Ale dzięki naszej dobrej postawie tniemy przeciwników tak, że im się już maszyny kończą, więc wygramy po prostu przez wyrżnięcie przeciwników. No i tak się dzieje. Wszyscy przeciwnicy zostali pokonani, a tak się prezentuje tabela na koniec meczu. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się do następnego filmiku. Cześć.